Polska skarży do Trybunału Sprawiedliwości unijne rozporządzenie, które wiąże wypłatę europejskich środków z praworządnością. Wczoraj na temat tego mechanizmu odbyła się kolejna już debata w Parlamencie Europejskim. Byli politycy, którzy żądali od Komisji Europejskiej przykręcenia śruby Polsce oraz Węgrom. Wraz z wieloletnim budżetem i funduszem odbudowy przywódcy państw unijnych zaakceptowali rozporządzenie, które warunkuje wypłatę środków. To, czy do państw członkowskich trafią pieniądze, ma zależeć od przestrzegania zasady praworządności. Stosowanie ogólnego mechanizmu warunkowości nie może tworzyć pola do nadużyć. Po takie argumenty polski rząd sięga od dawna i w odpowiedzi na wciąż aktualne zarzuty Komisji Europejskiej o naruszenie praworządności stosuje porównania, choćby do systemów w Niemczech i Hiszpanii. Jak to się dzieje, że twierdzicie, że taki sam system łamie prawo w Polsce, a taki sam system w Hiszpanii nie łamie? Co to są za podwójne standardy? Na temat nowego mechanizmu warunkowości Parlament Europejski debatował wczoraj. Postawa polskiego rządu znalazła oskarżycieli nie tylko po stronie europejskich, ale zwłaszcza polskich polityków. Ani jedno euro nie może trafić w ręce Kaczyńskiego, Orbana na wzmocnianie ich antydemokratycznego systemu. Europoseł Andrzej Halicki przekonywał, że środki europejskie nie mogą iść na realizację partyjnych interesów. Ktoś, kto prawa nie łamie, nie ma się czego obawiać. Ktoś, kto działa zgodnie z traktatami, zgodnie z konstytucją, nie ma się czego obawiać. Pojawiły się żądania, by Komisja Europejska wreszcie przykręciła śrubę w sprawie Polski i Węgier. O ataku na kraje suwerenne mówiła w odpowiedzi europoseł Beata Kempa. My chcemy działać w oparciu o prawo. Chcemy reformować system wymiaru sprawiedliwości, bo go nie zreformowano od czasów komunistycznych. Wielu polityków i tych z krajów zachodniej Europy, ale i tych polskich oczekuje, że Komisja Europejska jak najszybciej skorzysta z mechanizmu warunkowości. Na razie unijni komisarze ograniczają się jednak głównie do gróźb. Do ofensywy przystąpiła Polska, która chce, by Trybunał Sprawiedliwości orzekł, czy nowy mechanizm jest zgodny z prawem. Polski rząd wysłał skargę do Luksemburga. Której sednem jest to, żeby stwierdzić nieważność tego rozporządzenia ze względu na jego zbytnią ogólnikowość i brak podstawy prawnej do tego, aby takie rozporządzenie mogło funkcjonować. Rząd przekonuje, że werdykt TSUE będzie wiążący dla Komisji Europejskiej, która ma przygotować wytyczne, w myśl których realizowany będzie mechanizm praworządności. Nasze zalecenia uwzględniają elementy takiej skargi. Takie zapowiedzi w ustach jednego z unijnych komisarzy mogą dziwić, zwłaszcza, że nie wpisują się one w narrację gróźb, po jakie sięga często wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. Czeska polityk użyła m.in. słów i tu cytat: już wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami.